robotyczna jest metodą mało inwazyjnego leczenia chirurgicznego. Taka unikalna metoda prężnie rozwija się w Stanach Zjednoczonych już od 2000 roku, kiedy to po raz pierwszy została wykonana tam operacja ginekologiczna. Obecnie 1 na 5 ginekologów wykonuje operacje ginekologiczne w asyście robota Da Vinci, co przekłada się na ponad 2 miliony zoperowanych obecnie pacjentek. Co 36 sekund rozpoczynana jest kolejna operacja w asyście robota Da Vinci. Robot Da Vinci jest nowoczesnym urządzeniem, które wspomaga chirurga w wykonywaniu operacji ginekologicznych. Wiele pacjentek wyobraża sobie, że to sam robot w sobie wykonaje operację. Jednakże jest to tylko i wyłącznie narzędzie, które w rękach doświadczonego chirurga jest w stanie umożliwić wykonywanie operacji w sposób precyzyjny i dokładny, co jeszcze przekłada się na większe korzyści leczenia operacyjnego u pacjentek. Kiedy przeprowadzam operację w asyście robota Da Vinci, znajduję się w tej samej sali operacyjnej, w której znajduje się pacjentka. Pierwszy etap polega na zadokowaniu, czyli zainstalowaniu robota. Dopiero taki zainstalowany robot pozwala na przeprowadzenie operacji, która przeprowadzana jest z konsoli chirurgicznej. Przy pomocy narzędzi mam połączenie z wnętrzem jamy brzusznej i w ten sposób, wykonując precyzyjne ruchy dłońmi, wykonuję złożone operacje ginekologiczne. Zaawansowane technologie, jakie są oferowane przez robota, pozwalają na osiągnięcie licznych korzyści u pacjentek. Matryca Full HD oraz trójwymiarowa kamera pozwalają na bardzo dokładny wgląd w wnętrze operowanej kobiety. Dodatkowo 10-krotne powiększenie, jakie jesteśmy w stanie uzyskać przy pomocy robota, pozwala na oglądanie z największą precyzją nawet najmniejszych narządów miednicy mniejszej, jakimi są na przykład nerwy. Narzędzia wykorzystywane do pracy robota odtwarzają ruchy ludzkiego nadgarstka. Co więcej, specjalna konstrukcja tych narzędzi pozwala nawet na ruchy o 360 stopni, co przewyższa ruchy ludzkiej dłoni. Jest to niezmiernie ważne podczas preparatyki tkanek, gdyż urazy są wtedy dużo, dużo mniejsze, a przekłada się to wówczas na lepsze gojenie się u pacjentek. Tak, precyzyjne preparowanie jest niezmiernie ważne na przykład w wąskich przestrzeniach, kiedy potrzebne jest na przykład wykonanie usunięcia węzłów chłonnych, czyli limfadenektomii, gdzie działamy w wąskiej przestrzeni, a ważna jest precyzja i dokładne usunięcie całej choroby. Dodatkowo zaletą pracy z robotem jest możliwość porównywania śródoperacyjnie badań obrazowych, które zostały wykonywane przez pacjentkę w trakcie diagnostyki przedoperacyjnej. Liczne zaawansowane systemy, które wykorzystywane są przy operacjach z zastosowaniem robota, przekładają się na duże korzyści u pacjentki. Zmniejsza się śródoperacyjna utrata krwi. Dodatkowo małe nacięcia, które znajdują się na powłokach brzusznych, a są niezbędne do zadokowania robota, powodują zmniejszenie ryzyka infekcji zarówno wewnątrz jamy brzusznej, jak również infekcji miejsca operowanego, nie wspominając już o dodatkowym efekcie kosmetycznym dla pacjentki. Również wykorzystanie tzw. remote center, czyli odpowiedniego zamontowania, zadokowania trokara w powłokach, powoduje, że ilość bólu pooperacyjnego zgłaszana przez pacjentki jest dużo niższa w porównaniu do innych metod, a tym samym zmniejsza się ilość używanych leków przeciwbólowych po operacjach. Dzięki robotowi można wykonywać bardzo liczne, skomplikowane operacje ginekologiczne. Również w szpitalu Medicover przeprowadzane są takie zabiegi. Proponowane są zabiegi wyłuszczenia mięśniaków macicy, tak zwanym miomektomię. Proponowane są operacje usunięcia macicy, zarówno z przyczyn łagodnych, jak i z przyczyn nowotworowych, np. raka trzonu macicy. Dodatkowo wykonywane są operacje, gdzie z przyczyn nowotworowych usuwane są węzły chłonne miednicy mniejszej, czy węzły chłonne okołoaortalne. Robot doskonale również asystuje chirurgowi podczas wykonywania złożonych operacji endometriozy, które wielokrotnie wymagają pracy w wielu obszarach jamy brzusznej.